Rząd kończy pracę nad projektem rozporządzenia powołującego do życia Ministerstwo Przemysłu. Ma ono rozpocząć pracę w marcu. Jego siedziba będzie się mieścić w budynku Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Karolina Komada. 100 konkretów na 100 dni to hasło, które towarzyszyło nam przez dobre kilka miesięcy podczas kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej i podczas tej kampanii padło wiele deklaracji związanych z rozwojem i transformacją regionu. Wszyscy będziemy jeździli i relacjonowali, mówili o tych 100 konkretach na 100 dni. Jak wiecie, tam jest też także, tam są także punkty dotyczące Śląska. To właśnie tu na Śląsku umiejscowimy Ministerstwo Przemysłu. Nie tylko ze względów symbolicznych, ale także praktycznych. Tutaj znowu Śląsk, całe województwo śląskie stanie się sercem polskiej gospodarki, sercem polskiego przemysłu. Ministerstwo Przemysłu ma powstać w drodze przekształcenia Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tak wynika z projektu opublikowanego we wtorek 16 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca i choć znana jest data, wciąż nieznana jest lokalizacja. Urząd ministerialny to jednak jest przynajmniej kilkaset osób. Wydawałoby się naturalnym miejscem właśnie takie spółki, które będą z ministerstwem bezpośrednio związane i współpracowały. Takie na przykład jak Polska Grupa Górnicza, no bo chyba w takiej przestrzeni w centrum naszej aglomeracji innej, która byłaby do dyspozycji, nie uda się znaleźć. I mimo, że Polska Grupa Górnicza nie potwierdza jeszcze tych informacji, to budynek ten odgrywał już podobną rolę w przeszłości. Gmach wzniesiony przed wybuchem I wojny światowej przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej był siedzibą Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Zanim jednak jakikolwiek budynek zostanie siedzibą Ministerstwa Przemysłu, musi on być odpowiednio przygotowany. Przygotowanie budynku ministerstwa to nie jest tak jak w przypadku zwykłych obiektów, po prostu wprowadzenie się gdzieś do biura. To jest kwestia zapewnienia różnego rodzaju systemów, zapewnienia kwestii dostępów na przykład do kancelarii tajnej i spełnienia różnych wymogów, które muszą być zapewnione do funkcjonowania organu administracji publicznej. Więc ja nie wykluczam, że będzie tak, że ministerstwo ruszy, natomiast my równolegle jako Śląski Urząd Wojewódzki jakieś działania takie obsługowe dla pani minister zlecone przez panią minister w dalszym ciągu będziemy realizować. Taka jest też nasza rola. A oprócz siedziby do faktycznego stworzenia Ministerstwa Przemysłu konieczna będzie zmiana ustawy dotyczącej działów administracji i przypisania części działów administracji z Ministerstwa Aktywów Państwowych do resortu przemysłu. Ministerstwo ma się zajmować kopalinami, czyli górnictwem jako takim i druga część tych naszych obowiązków to jest kwestia energetyki, ale energetyki w zakresie paliw kopalnych, czyli to nie jest energetyka związana z tak zwanym OZE czy też z energetyką wiatrową. 5 lutego minister przemysłu profesor Marzena Czarnecka oraz minister aktywów państwowych Borys Budka spotkają się w Brukseli z komisarzami unijnymi. Rozmowy mają dotyczyć kwestii notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa.